Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o panu y, Adamie Śmietańskim. Był to fotograf, który y, urodził się w Brzeżanach na Ukrainie. No, i tak się zdarzyło, że po II wojnie światowej trafił do Opola. Tam został bardzo, bardzo cenionym fotografem. Wykonywał wiele fotografii, takich, gdzie jeden z najlepszych albumów dotyczących Opola właśnie jest z fotografii pana Śmietańskiego, ale też. Jest on troszeczkę związany z naszymi stronami, z uwagi na to, że na zamówienie wydawnictwa przyjeżdżał tutaj, jeździł po całej Wielkopolsce i nie tylko. I robił fotografie, na podstawie których robiono widokówki. Także w latach 60. i 70. pan Adam Śmietański często bywał tutaj w naszych stronach. A skąd się wziął ten mój pomysł na ten dzisiejszy program? Ponieważ przeglądając widokówki, zauważyłem widokówkę, na których, na których jest. Ciekawy samochód. Tutaj proszę zobaczyć, stoi sobie taki Chevrolet Cabrio. Proszę mi wierzyć, że on jest koloru czerwonego. On właśnie należał do pana Adama i pan Adam tym samochodem objeżdżał tutaj okolice. I co jest charakterystyczne, że to był oczywiście kabriolet Chevrolet i na tylnym siedzeniu na kanapie najczęściej leżał pies Pana Adama, owczarek alzacki, który się wabił barii. Także na pewno starsi mieszkańcy Leszna mogą pamiętać, ponieważ on często stał na rynku w Lesznie. Tu akurat mamy rynek w Bojanowie, gdzie właśnie możemy ten samochód, tego Chevroleta w całej okazałości zobaczyć. A tutaj wróćmy do Leszna i proszę zobaczyć, tutaj mamy widokówkę czarno-białą, na której widać, że tutaj w głębi Pojawiła się nysa, taki samochód. Oczywiście na rynku stoi już tutaj inny, nie wiem, czy to jest dekawka, czy citroen, ale w każdym razie tutaj widać, że stoi jakiś kabriolet. Oczywiście tu jest kolorowa widokówka, na której również widać, jak ta nysa wjeżdża. A tu mamy kolejną widokówkę, gdzie widać już tą nysę stojącą na e, rynku w Lesznie. A tutaj mamy ten kawałek tego kabrioletu pana Śmietańskiego. No tutaj y, y, koło Wieniawy stoi kabriolet y, pana Śmietańskiego i wzbudza zainteresowanie. Tutaj mamy filary właśnie Wieniawy, i tutaj kawałek widać też tego Chevrolet'a, no mamy tutaj też kolejną, kolejną widokówkę, gdzie widać tutaj no, może jako malutki, ale w całej okazałości jest ten Chevrolet pana Śmietańskiego i jak na tamte lata na pewno wzbudzał on dużą sensację, tu też kolejne ujęcie rynku w Lesznie. Ja specjalnie przygotowałem się tutaj, mam książkę z 1952 roku, gdzie są opisy techniczne samochodów i tu możecie państwo zobaczyć, tak wyglądał ten Chevrolet pana Śmietańskiego, jest tutaj jego tak, taki najlepszy obrazek. No i powiedzmy, no pan Śmietański oprócz tego, że był wspaniałym fotografem, to właśnie wyróżniał się tym samochodem. Tutaj spróbujemy jeszcze pokazać podobnego Chevroleta. Tu mamy oczywiście też stronę z takiego katalogu i tu też mamy Chevrolety z tamtego okresu, czyli możemy przypuszczać, że coś Podobnego, jakby to powiedzieć, gościło na rynku w Lesznie i na pewno wzbudzało dużą sensację. Myślę, że mieszkańcy Leszna, którzy od dziecka interesowali się motoryzacją, pamiętają taki czas, kiedy taki samochód w Lesznie na rynku stał. A pan Śmietański robił bardzo dużo fotografii. Właśnie zasłynął z tego, że właśnie robił te albumy. I tu pokażę państwu parę takich ciekawych widokówek. Tu mamy. Wonieść, gdzie też czarno-biała y, widokówka jest, wszystko to są widokówki według fotografii zrobionych przez pana Adama Śmietańskiego z Opola. Tutaj mamy Jarocin, y, tutaj kolejna widokówka, znowu Wonieść, tutaj mamy y, osieczne wiatraki, tutaj mamy. Kościan, szpital. Także widzimy, że przemieszczał się tutaj cały czas po ziemi leszczyńskiej i okolicy. Tu mamy znowu osieczną, no tu mamy wspaniałą, kolorową widokówkę bożkowo, także możemy zobaczyć, jak to kiedyś het wyglądało. Co prawda muszę przyznać, że ten duży urok mają jednak te czarno-białe widokówki, bo one tak jakby oddają bardziej godnie to, co się kiedyś działo. Tu mamy znowu ratusz w Lesznie, inne ujęcie, na którym nie ma Chevroleta pana Adama. Tutaj mamy ciekawe ujęcie na wieniawe no tutaj no, perełka naszego leszna. Mam nadzieję, że niedługo już będzie lepiej wyglądać, czyli plac kościuszki, no tu możemy sobie zobaczyć. Kolorowy ratusz w leśnie w obiektywie pana Adama Śmietańskiego. No tak wyglądało kiedyś front kina panorama. Znowu kolejne ujęcie. No, wtedy na pewno MZO miało dużo pracy, żeby usuwać liście z tych drzew, ale na pewno było trochę cienia i pięknie to wyglądało. Znowu mamy plac Kościuszki, tutaj mamy szkołę tysiąclecia, która dzisiaj jeszcze się bardzo dobrze. Prezentuje. Tutaj mamy szkołę odzieżową. Już niedługo będzie tam jeszcze coś innego i też takie ciekawe klimatyczne ujęcie, właśnie budynku Wieniawy. Także mieliśmy to szczęście, że pan Adam Śmietański ze swoim czerwonym chevroletem Cabrio i ze swoim psem Barim odwiedzał Leszno. Mamy Uchwycone w obiektywie nasze takie leszno z lat 60., -tych, 70. -tych, i czasami jest tak, że. Y nie pozostaje po człowieku jakiś ślad, a na pewno po panu Adamie Śmietańskim zostały wspaniałe widokówki. Myślę, że podpowiadam czasami ludziom, co mogą zbierać. Myślę, że bardzo ciekawą gałęzią zbieractwa by było zbieranie widokówek, które zostały zrobione według klisz, fotografii pana Adama Śmietańskiego z Opola. Dziękuję.